Ze względu również na tę barwę głosu Chciałam cię y, też zaprosić do nowego Myślę, że bardzo fajnego projektu Dawno, dawno temu Za górami, za lasami Żyły sobie smerfy I wszystko byłoby okej, okay, gdyby nie fakt Że na całą wioskę smerfów Przypadała tylko jedna smerfetka O tak o, tak! Nie przestawaj! Orety? Co to za dziwny głos? Czy on mam taki dziwny głos? Gdzie się podział mój niewinny, smerfny głosik? Cześć, smerfetko, mam dla ciebie ciacho. Popatrz! Takie ciacho mnie nie interesuje. Ciebie chętnie bym schrupała. Ojejciu, co to za dziwny głos! To proste. Smerfetka staje się świadomą swojego erotyzmu kobietą. Najlepiej jest ignorować takie zachowanie i zgłosić papie, gdy tylko się to powtórzy. Najlepiej od razu zgłosić. Proponuję, żebym to właśnie ja zgłosił. Słuchajcie, zobaczcie, co znalazłem w internecie. Kobiety dojrzałe potrafią wykorzystać seksualnie mężczyzn, niejednokrotnie łamiąc im smerfne serca. Najczęściej wybierają samców alfa. Hmm, mam słabość do niebieskich mężczyzn. Ja jestem niebieski. Ja też jestem niebieski. Jestem niebieski. Niebieskich z białymi czapeczkami. Słuchajcie, ja mam czapkę. Stop! Ona nie może być z nami wszystkimi. Proponuję zawody. Kto pierwszy przebiegnie 10 kilometrów, ma smerfetkę. Hurra, to dobry pomysł! Świetny pomysł! Lecimy! Papo, czy ta fryzura pomoże odzyskać pojemność? Oczywiście! Moją Jeszcze trochę czarów i twoja niewinność wraca! Ojej, dziękuję, papo. Jednak ty jesteś najbardziej męskich z nich wszystkich. Stop! Przerywam ten program. Pamiętajcie, że mamy kategorię wiekową w lewym górnym rogu. To jest przekroczenie tej granicy. To ja przekroczyłem granicę.